wspomnieć, że mogliśmy się dzisiaj spotkać dzięki uprzejmości i hojności naszych sponsorów, Gminnego Ośrodka Rekreacji w Świerklańcu, którego gościem jesteśmy po raz 10, firmie Stroyer Polska z Warszawy, firmie Chemax z Dobieszowic, która zafundowała nam wkład do naszego pysznego hubertosowskiego bigosu, sklepowi Luxus, który zafundował nam nasze napoje, firmie Intermal z Chorzowa, która zafundowała opakowania do tego bigosu. Patronem medialnym jak co roku jest Radio Piekary. Zanim zaczniemy wręczać, i to będzie ta najsympatyczniejsza chwila, chciałam tylko przeczytać, kto ufundował dzisiejsze nagrody. Fundatorami dzisiejszych nagród są Klub Harta Polskiego, puchary dla zdobywców 3 pierwszych miejsc w Pucharze Polski oraz 3 pierwszych puchar w mistrzostwach klubu, oddział Bytom, puchary dla 3 pierwszych smyczy w każdej rasie z tytułu udziału w Hubertusie, upominki dla wszystkich właścicieli, to macie te szklaneczki z takim wygrawerowanym hartem. Można tam sobie brać przeróżne rzeczy, łącznie z gorącą herbatą włącznie. Firma Arion ufundowała upominki dla 6 dzisiaj smyczy i każdy z uczestników czworonożnych otrzymał próbki karmy. Także dla nas są szklaneczki, dla piesków są karmy. Wszyscy jesteśmy zadowoleni. Firma Stroyer ufundowała upominki. To jest dodatek do każdego pucharu. Także jeżeli ktoś dostanie puchar bez upominku, może się śmiało upominać o dodatek. Będzie to wręczał pan Zieliński z ramienia firmy Stroyer, przedstawiciel naszego głównego sponsora. Hodowla hartów polskich za dobrego wezwan. Czapraki dla zdobywców 3 pierwszych miejsc w pucharze i mistrzostwach Polski, czyli w sumie 6 czapraków. Hodowla hartów afgańskich Revolticus, puchar dla najmłodszej smyczy harcie. I tu zaczniemy już wręczać. Bardzo proszę, Isis Varius Avis i Alkarina Agapis. Jest to dzisiaj najmłodsza smycz hartów afgańskich. Mamy również puchar dla Afganki, która jest adopcyjna, która trafiła w tak wspaniałe ręce, że od jakiegoś czasu jest z nami i w ramach swoich możliwości biega w związku, biega przy związku, zaplątałam się, no przepraszam, poprawcie mnie. Jest wystawiana, ma również osiągnięcia na wystawach. Mówimy o harcie afgańskim Alkarina Agapis. Wcześniej również był wręczony puchar w konkursie za najlepszy strój, którym fundatorem była Dyrekcja Gminnego Ośrodku Rekreacji w Świerklańcu.